Cześć, z tej strony UCEK, witajcie na moim kanale. Kilka słów o Sony Xperia 1 Mark 5. Moje wnioski, uwagi, recenzja. Co wam mogę o nim powiedzieć? Dosyć długo już ją miałem, przetestowałem. Jakie mam wrażenia? Powiem wam, ciekawy smartfon jak to zwykle. Fajne są na pewno jego te proporcje. Fajnie się konsumuje media w ten sposób. Przegląda internet, no wiadomo, mamy dużo tego ekranu. Możemy go wykorzystać. Dodatkowo ten ekran naprawdę fajnie możecie ustawiać pod siebie. Ewidentnie, jeżeli tworzycie treści, telefon może służyć też jako ekran zewnętrzny do waszych aparatów od Xperia, od Sony, więc no tutaj jak najbardziej na plus jest ta opcja. Na minus, no już nie raz, nie trzeba to udowadniać, ale ekrany się rysują, więc tutaj też jakieś drobne ryski się tworzą na tym Corning Gorilla Glass 2, więc no to jest nieuniknione. Bardziej bezpieczny jest ten tył, który naprawdę praktycznie się nie rysuje z racji tej takiej chropowatej powierzchni. Troszkę fajne jest to, że głośniki grają do przodu, macie je tutaj, ale niestety brud się zbiera w tych miejscach, gdzie one są, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Na pewno na plus brzmienie tego smartfonu, jeżeli chodzi o kwestie związane z portem słuchawkowym, że możecie wpiąć do niego słuchawki, to jest jak najbardziej fajna rzecz. Tutaj to mi się podoba. Trochę mnie irytuje już ciągły brak rozblokowania twarzą, że tutaj Xperia jakoś usilnie stara się tego nie dodawać nam, a po prostu mogłoby to już od dawna być, no ale nie ma. Mamy standardowy czytnik linii papilarnych, który już od dawna w Xperii jest. Samo działanie smartfona oceniam na jeden z szybszych, jakie ostatnio miałem w testach. W speed testach telefon naprawdę bardzo szybko działa, bezproblemowo. Pod tym względem naprawdę możecie być bardzo, ale to bardzo moim zdaniem z niego zadowoleni. Temperaturowo, no jak to Snapdragon 8 Gen 2, zresztą macie tutaj urywki z filmu, zobaczycie jak to wypadało, więc no po prostu jak na ten smartfon. No ciepło, ale normalnie. Zarządzanie RAM-em trochę kuleje, jeżeli chodzi o gry, bo trochę czyści ten smartfon kwestię tego, co pozostaje w tej pamięci, ale to kwestia pewnie ustawień. Ja oczywiście używam domyślnych, tutaj nic więcej nie zmieniam. Fajne też, że jest ten dodatkowy spust. Jeżeli chodzi o aparat, można sobie oczywiście szybko przejść do aparatu. Możliwości fotograficzne, myślę, że to też warto omówić. No zestaw aparatów spoko, no standardowo jak widzicie możecie trochę porobić tych zdjęć w różnych opcjach. Jeżeli chodzi o zdjęcia, jest cały film. Nie da się ukryć, że ten smartfon wymaga wiedzy i naprawdę ustawień, bo tryb ten standardowy dzień jest ok, w nocy troszkę moim zdaniem może trochę słabiej łapie te i robi te zdjęcia, ale jeżeli sobie jesteście w stanie poustawiać, zrobić naprawdę wszystko, co trzeba manualnie, to ten aparat moim zdaniem oddaje i to bardzo, więc to bardziej jest sprzęt dla osób, które wiedzą, co używają i wiedzą, jak używać takiego smartfonu. Moim zdaniem, no wtedy to naprawdę możecie być zadowoleni. Tak samo kręcenie filmów za jego pomocą. Tutaj dedykowane aplikacje praktycznie działające jak aparaty normalnych lustrzankach czy też bezbutelkowcach od Sony, no to tutaj wiadomo, możecie sobie poustawiać wszystko, co chcecie pod siebie i jak chcecie, no to robi robotę moim zdaniem. I tutaj bardziej Xperia jest wiadomo przedłużeniem może aparatu, który macie od Sony i wtedy na pewno ten smartfon jest jak najbardziej na plus. Granie bezproblemowo, w tych czasami gry niektóre trochę gdzieś tam z racji tej rozdzielczości przycinają ten obraz, ale raczej problemów z graniem nie będziecie mieli moim zdaniem. Tutaj smartfon do tego nada się wyśmienicie, zawsze trochę tej więcej powierzchni, gra się bezproblemowo. Biometria, ja już mówiłem, jest ten czytnik linii papilarnych, praktycznie no trzeba przycisnąć i prawie praktycznie za każdym razem telefon jest rozblokowany, więc tutaj ja jakoś problemów, szczerze mówiąc, nie widzę. Jasność ekranu też na dosyć wysokim poziomie, dokładnie ile zobaczcie sobie w filmie, ale nie jest źle. Smartfon ogólnie moim zdaniem udany. Trochę brak jakiejkolwiek ładowarki, kabla, ale to już taki niestety standard ostatnimi czasy. Mnie to trochę irytuje, ale tak to mamy.
Już plusem jest to, że te aparaty jakoś tak bardzo nie odstają. Chociaż tak czy siak włożyłbym telefon z racji tego, że jest ładny i czarny. Czarne etui i naprawdę będzie wtedy jeszcze lepiej. Coś na ekran. I myślę, że możecie być zadowoleni. Jakość rozmów, jakość połączeń, brzmienie samego telefonu na słuchawkach, no, jak dla mnie pierwsza klasa, więc tutaj nie ma co się narzekać. Przetwornik analogowo-cyfrowy, czyli tak ładnie brzmi, jak na smartfon, jest naprawdę pozytywnie. No cóż, nie mam za bardzo jakichś minusów co do tego smartfona, poza jakimiś drobnymi kwestiami konstrukcyjnymi, które wam powiedziałem. No ale poza tym, no właśnie, mimo że te głośniki się brudzą, ale żyją do was, więc no naprawdę fajnie się z tego smartfona korzysta. Rozstaję się ze smutkiem. Naprawdę ostatnimi czasy te topowe Xperie, mam wrażenie, że oddają naprawdę ładnie. Ciekawie moim prywatnym zdaniem wyglądają. Odnośnie zdjęć zobaczcie sobie film, temperatury dokładnie sprawdźcie. Cóż, tyle. Więcej o niej w samej playliście, jak i również speed testy, gdzie naprawdę wychodzi całkiem dobrze. Moje zdanie o Sony Xperia 1 Mark 5 jak najbardziej pozytywne. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej.